Wszyscy, wszyscy, dosłownie wszyscy wypowiedzieli się już na temat tego, co wydarzyło się na akcjach, m.in. GameStop, jak to Dawid, a właściwie Dawidy, wygrywają z Wielkim Goliatem Złym Wall Street. Czyli mówimy tutaj o Wall Street Bets kontra fundusze hedgingowe i o wyciskaniu shortów. Dlatego my wypowiemy się na ten temat mm, w trochę inny sposób trochę bardziej kontrowersyjnie, bo nie będziemy mówić o tym, co się wydarzyło. Bo to już każdy, wie każdy. To już wie każdy, każdy mógł się tym delikatnie mówiąc podniecić. Że tyle procent było do zgarnięcia w tak krótkim czasie i dało się zająć wcześniej pozycję, a niektórzy no, blogerzy czy komentujący podają takie absurdalne przykłady. I nie wiem, czy to ja mam problem z głową, czy ktoś tutaj nie, nie umie logicznie myśleć. A Wchodzisz w ten są, dyskurs? Czy to nie, ja podawane, jest... są, podawane są przykłady osób, które pod wpływem decyzji fundamentalnej, analizy fundamentalnej zajęły pozycję ponad rok temu. I tyle Dzięki mają. Dzięki temu im się udało. Mhm, mm mhm. Mm I wiesz... I, i jakby to powiedzieć, no, to jest mniej więcej przyczynowa przyczynowość, skutkowością po prostu masakrycznie e, masakrycznie stłamszona logika Nie dla tu... mnie. A kilkaset lajków pod tego typu postami, już zobaczcie, ta strategia działa. No, swoją drogą brokerze będą mieli, ci, ta, ci naganiający będą mieli nowy tekści. będzie... I Widziałeś, ile można było zrobić na akcjach, na akcjach GameStop? Jeśli byś wpłacił dwa miesiące temu w, e, ileś tam w akcję GameStop, byłbyś teraz milionerem. Dzięki nam możesz takie pieniądze realizować z poziomu swojego komputera. Zapraszamy cię do skorzystania z naszej oferty. Tak będzie, już niedługo. Wieczorami widzę, że układasz kampanie marketingowe dla brokerów domów w makle. Oczywiście tak, to był ten to był yy, Iwona. Nie, nie, Dobrze, to... ja znam wachlarz wypowiedzi z wykorzystaniem syntezatora, syntezatora mowy, więc to sobie odpuścimy, ale kochane inwestycyjne świry, Uważajcie. lecimy z tematem i możemy zacząć squeeze. squeeze, ale pamiętajcie, teraz do zdjęć trzeba będzie tak robić. Tak? I zamiast cheese będzie squeeze. squeeze. To jest temat. Tylko dodawajcie, że to jest short squeeze. I nie wpisujcie w wyszukiwarkę squeeze. czy spodlady partner technologiczny Lenovo Partner Inwestycyjny Admiral Markets. Za z mikrofonami siedzą Darek, Dawid. E, Dawid już był wspomniany, jak walczy z tym Goliatem. Da o Darku jeszcze nie wspominaliśmy, chyba, że tutaj Iwona zrobiła troszeczkę o Darku, o sobie. Darka dup, 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 dup. Darek może być zaliczany do grupy outsiderów, bo wcześniej mówiło się o tym, że insiderzy robią, co chcą, wykorzystują poufną informację i dzięki Temu zarabiają pęgę hajsiwo z rynku, dosłownie taki deszcz pieniędzy. się. No mówiła. na razie nie zarabiają, bo jeszcze wiele osób, a w zasadzie większość Mówię osób. o insiderach, a Aha. pojawiła się nowa grupa outsiderzy. Nowa, stara grupa, bo jeżeli myślisz, że short squeeze to nowe zjawisko, i short squeeze na akcjach GameStop to jest zachowanie i sytuacja bez precedensu, no to mało siedzisz na rynku. Za mało wiesz, mało wiesz. W zasadzie nawet nie trzeba siedzieć dużo na rynku, żeby zobaczyć, jak wyglądały short squeezy wcześniej, bo 2015, 2012, 2010, 8 e, tych przypadków było sporo i to nie jest tak, że to było wyciągnięcie o 100%, bo w 2015 jedna ze spółek e, wyskoczyła o 10 tysięcy procent. U, to bardziej sytuacji, niż GameStop. Takie sytuacje jak najbardziej się zdarzają. Zresztą przejęcie Volkswagena przez Porsche również wywołało taki short squeeze, a prezes Porsche został oskarżony o, o istotne naruszenia właśnie dotyczące tego mocnego skoku cenowego. Zresztą, Volkswagen, cała grupa, po przejęciu przez Porsche przez dwie bodajże sesje, była najwyżej wycenianą spółką na giełdzie w tamtym czasie. To oczywiście wróciło do normy i pamiętaj, że sytuacja, kiedy mamy do czynienia z short squeezem albo taką pionową ścianą, zwykle kończy się powrotami dosyć bolesnymi. To... Są wyjazdy, są powroty. Natomiast tak. powiedzmy sobie o dwóch rzeczach, bo zapewne poszukiwaczy short squeezów nie będzie short squeezy, czy short squeezów, nieważne. Squeeze'ów. Squeeze'ów, squeeze no oczywiście, że tak, oczywiście, że tak. Nie będzie brakowało takich poszukiwaczy, więc powiedzmy, jakie są warunki do tego, żeby taki malutki, fajny short squeeze'ik y, mógł mieć miejsce. No, w ogóle na czym to polega, to wyciskanie? To wyciskanie to jest efekt zdwojonego popytu. Bo oprócz normalnych kupujących pojawiają się instytucje najczęściej, które miały wcześniej pozycje krótkie, czyli obstawiały, że cena danego aktywa instrumentu finansowego spadnie, ale wzrost tej. Ceny tego instrumentu aktywa powoduje, że te podmioty, te pozycje muszą zamykać, a zamknięcie pozycji krótkiej odbywa się przez zakup akcji. Więc jeżeli mamy normalną stronę popytową, to dochodzi jeszcze ta strona i wyciskanie właśnie tych pozycji krótkich, co kończy się dla oczywiście shortujących bardzo, bardzo. Boleśnie. I żeby do takiego short quizu mogło dojść, musi wystąpić kilka bardzo ważnych elementów, czynników, które po prostu spowodują, że akcjonariusze zostaną ci sprzedający krótko zostaną wyciśnięci dosłownie jak... Cytryna. O, cytryna. Ładniejsze porównanie. A ty Miałem chciałeś do czego porównać? Miałem nieładne porównanie, ale dziękuję ci Darko za to. Aha, cytrynię. już wiem jakie miałeś porównanie. Bardzo ładne porównanie z tą cytryną. Co musi się wydarzyć? Po pierwsze, muszą być shortujący, muszą być instytucje, osoby, które zajęły krótką pozycję. Najczęściej hedge fundy, które się tym zajmują, gdy widzą, że jakaś spółka w ich ocenie ma słabe perspektywy, no to one wtedy w rejestrze pozycji krótkich, które na każdej cywilizowanej giełdzie są prowadzone, muszą swoje pozycje. Oznajmić. No i wtedy możemy zobaczyć, że jakaś spółka teoretycznie ma słabe perspektywy, bo duże fundusze, które zakładamy, że wiedzą o rynku więcej niż my i mają więcej kapitału, uważają, że to będzie spadać. Tak. E, kolejna istotna rzecz w tej całej układance jest to, jak wielkie mogą być pozycje. Krótkie, bo czasami w rejestrze, jak sumujemy te pro procenty, to okaże się, że przebijany jest poziom 100%, czyli na przykład może, może się okazać, że shorty wynoszą 140%. Tak jak było na GameStopie. Akcji, tak jak było na GameStopie. I o co tutaj chodzi? Chodzi o to, że jeżeli masz akcję, na przykład spółki, KGHM, chociaż w polskim rynku to jest zdecydowanie ciężej, bo takich sytuacji nie mieliśmy, ale na rynku amerykańskim, jeżeli masz prawdziwą akcję, to uwaga, w tym samym momencie możesz ją pożyczyć co najmniej kilka razy kilku różnym firmom, kilku różnym podmiotom, czyli w zasadzie możesz dosyć ładnie zarabiać na tym, bo przez to, że pożyczysz tą akcję, bo tak działa krótka sprzedaż, będziesz oczywiście otrzymywał odsetki z tytułu tej pożyczki. I im wyższe te odsetki będziesz otrzymywał jako pożyczający dla tych shortujących, tym boleśniejsze będą ewentualne wzrosty cen dla shortujących, bo ten koszt utrzymania pozycji, ewentualnie powrót cen do normalności, może okazać się zbyt y, czasochłonny i w rezultacie zbyt Kosztowny dla tych, którzy sprzedają. Kolejny ważna, ważny argument pomagający czy czynnik pomagający w wywołaniu tego efektu short squeeze to jest w miarę niska płynność i mała kapitalizacja. Zauważmy, że często takie procedury związane czy sytuacje związane z zaganianiem do narożnika przez płotki, bo tak to nieładnie się mówi, a płotki to niestety e, my. Nie wiem, czemu mali inwestorzy są tak nieładnie nazywani. Mam nadzieję, że wymyślimy... Bardziej szprotki i, i róbmy, na przykład. O, i robimy fajny mini konkursik do wygrania najnowsze wydanie. Dajcie znać w komentarzu, jak powinni być nazywani mali inwestorzy. I ten czynnik z tą małą kapitalizacją jest kolejnym istotną przesłanką. Dlaczego? Dlatego, że mniejszy kapitał jest w stanie wywołać większe ruchy, dodatkowo przy małej płynności pojawia się skokowość cenowa. Książka zleceń nie jest wypełniona po brzegi i ten ruch nie odbywa się płynnie. A jak pojawia się skokowość, tak jak na przykład w przypadku akcji groszowych, no to ten efekt kuli śnieżnej jest po prostu łatwiejszy do wykonania. Mam nawet wierszyk. Dawaj. Już się z gąską witał, ale miał za mały kapitał podpiszesz się pod kąty dawnych widów, czy to było wyciągnięte z na Bo to był tak wybitny wiersz, że takiemu wierszu oklecie mogę to przypisać. Mm, podpiszę się. Mogę też jeszcze nawiązać do twoich, do tego, co mówiłeś o Porsche i o Wagu, czyli Volkswagen Auto Group. Prezes Porsche powiedział kiedyś Kupcie Porsche, go w gorsze. Tak powiedział. Przepięknie jesteś dzisiaj przygotowany do tego odcinka. Ja wymienię kolejny warunek, który w przypadku short squeeze'u będzie pomocny. To przede wszystkim sytuacja, w której rynek jest lewarowany. Czyli im bardziej rynek jest lewarowany, tym bardziej jest podatny na zjawisko short squeeze. No i jeszcze jeden element, oprócz tej niskiej kapitalizacji, to dobrze jest, gdy mamy do czynienia z niskim free floatem. Free float bardzo często jest pomijany, na przez inwestorów indywidualnych i nie daje się, przynajmniej nie przypisuje się mu wielkiej wagi, bo to czy to jest 30, 15, czy 10, czy Free 5%. float to jest liczba akcji w wolnym obiegu, znajdująca się poza rękami dużych inwestorów. jakby ktoś Tak jest. Nie Natomiast wiedział. ten niski free float może powodować sytuację, w której, i tu uwaga, duzi akcjonariusze nie chcą sprzedawać akcji, a ci, którzy mają pozycje krótkie, muszą te akcje. Nabyć. I zaczyna się skupowanie tych akcji niczym, skupowanie gorącego i przerzucanie gorącego ziemniaka, i to są te. E Pięć punktów, czyli duże pozycje krótkie, niska płynność, w miarę mała kapitalizacja, rynek lewarowany, jeżeli jest taka możliwość, wysokie opłaty za utrzymywanie pozycji krótkich i niski free float. To są czynniki i rzeczy, których możecie szukać, jeżeli chcecie polować na kolejny short squeeze do wyciśnięcia. Hmm, no właśnie. Trzeba też jeszcze wiedzieć o tym, że fundusze bardzo często hedgingowe, które grają na spadki, mają sztywne stop lossy i jeżeli, żeby chronić swój kapitał, choć w przypadku Melvin Capital nie do końca wyszło to tak jak powinno, według zarządzających, domyślam się, wygląda to tak, że jeżeli cena spadnie po jakiejś, poniżej jakiejś, czy powyżej, pójdzie... Powyżej jakiejś wartości, czyli po prostu szortujący są w plecy, no to niestety te pozycje muszą zamknąć i muszą po tej cenie akcję odkupić, księgując stratę. Bardziej nie... nazwałbym to takim mechanizmem margin call wewnętrznym niż e, stop losem wewnętrznym. Mhm. Jasne, jak najbardziej też można. Chodzi o to, że po prostu nie ma kiszenia strat, bo można bardzo mocno o spółkę. Nie jedna firma wcześniej zbankrutowała. Przez Dokładnie tak, roku. więc tutaj są takie są mechanizmy, które czasami nawet wyłączają zarządzających z podejmowania decyzji tylko po prostu no niestety trzeba taką e, operację przeprowadzić i do widzenia. A jeśli chodzi o sam Melvin Capital, to w samym styczniu stracił 54% swojego kapitału właśnie między innymi na shortach GameStop i trochę też na short shortach CD Projekt Bo tutaj też pozycja została przez ten fundusz Zamknięto. Dajcie znać, czy daliście się ubrać w akcję CD Projekt powyżej 300 zł, bo na razie tak to wygląda, że ci, którzy nie wyskoczyli w momencie, kiedy dostaliśmy publiczną informację o wycofywaniu się z pozycji krótkich przez fundusze i kupowali cały czas akcję CD Projekt licząc na 500 zł i na short squeeze. Z drugiej strony też polski rynek i teraz wejdziemy w kwestie regulacyjne, no bo zrobiła się wielka powiem po po gimnazjalnemu imba o, e, o e, kwestie związane z działaniami pośredników, że tu zniknęły opcje shortów, tam zniknęły opcje longów. Tak. Tutaj poszedł e, potężny tik w dół, tam poszedł potężny tik w górę, bo pewnie byli, były, byli mocniej na krótkich pozycjach klienci. E, ktoś zabronił w ogóle handlu. Ale popatrzek, łatwo jest wpaść z łaski w niełaskę. E, lepiej już pójść na ajałaskę. Natomiast Wygląda to tak, że od wielu, wielu lat Robin Hood był właśnie takich Wall Street beciarzy, piwniczaków, redditowców, osób, które. No, no Nawet była taka nazwa, Robin Hoodersi, prawda? Czyli młodzi, niedoświadczeni inwestorzy, którzy często na, w trakcie hosty zarabiają bardzo dużo, nawet typując losowo na jakieś. nie o Robin Hoodzie. Opi... Przecież sam opisywałeś chyba nawet Robin Hood. Opisywałem tak? to, jak, na czym zarabia Robin Hood i czy rzeczywiście to jest darmowy. Mówię, że... Oczywiście, jeżeli byście myśleli, że Robin Hood jest darmowy, no to nie jest darmowy. Natomiast jeżeli chcecie dowiedzieć się, jakie są opłaty, tak, na to. Na rynkach finansowych coś jest za darmo. No właśnie. Nie ma za darmo zbyt wielu rzeczy. E, za darmo można mieć jedynie stratę. Chociaż też nawet jak no tracisz, jak to darmo, musisz prowizję stratę. zapłacić. Musisz prowizję zapłacić też od, od straty. Nie ma nic za darmo. Nie ma absolutnie. Natomiast chodzi tutaj o to, że rzeczywiście w zeszłym tygodniu pojawił się problem, bo osoby, które chciały dalej pompować między innymi GameStop, no nie mogły tego robić, bo zwykłych akcji, nie mówimy tutaj o opcjach, bo możliwość zakupu lewarowanych opcji mm, Robin Hood nawet wcześniej ograniczał, bo pamiętajcie, że sporo tego ruchu wzrostowego było generowane przez leworowane instrumenty, czyli przez opcje kupna, więc to nie było tylko tak, że to wszystko brało się tylko i wyłącznie ze zwykłego zakupu akcji. Chodzi tutaj też o to, że brokerzy, szczególnie taki Robinhood, on nawet nie daje nam dostępu do księgi zleceń i jeżeli w takich pewnych momentach była sytuacja, że nie było po prostu skąd brać ofert kupna, bo była tak ogromna przewaga mm, po stronie. Znaczy nie było skąd brać ofert sprzedaży, bo była tak ogromna przewaga ofert kupna, i wtedy też blokowane były, bo kolokowana była możliwość zakupu akcji. Ale też inna kwestia jest taka, że później Robin Hood sam się przyznał, że ograniczał możliwość dokonywania zakupu akcji między innymi na AMC czy na GameStopie. Jak to się mówi dla bezpieczeństwa akcjonariuszy, dla bezpieczeństwa klientów, to wszystko w zgodzi z regulacjami i tutaj z takiego punktu prawnego ciężko byłoby się do czegoś przyczepić, natomiast już teraz jest wielu klientów, co powiedziało, że będzie pozywać Robin Hood, właśnie, Robin Hood właśnie o to, że nie pozwolił im Dołączyć się do pompy, no i na tym e, zarobić, ale tutaj trzeba też pamiętać, że w lipcu 2010 roku, ponad 10 lat temu, po kryzysie, który był wywołany właśnie niedoregulowaniem rynku finansowego. I mm, po tym kryzysie pojawiły się takie regulacje jak Dodd-Frank. Bardzo szeroka oferta, bardzo szeroka ustawa dotycząca, czy to właśnie realizacji zleceń, czy ubezpieczeń, czy właśnie instrumentów y, takich nowoczesnych, nazwijmy to, jak CBD i tak dalej, które swoją drogą przyczyniły się do kryzysu a także agencji ratingowych, natomiast tam pojawiło się dla clearing houseów, czyli dla instytucji rozliczających zlecenia, które obsługują między innymi właśnie Robinhood, bo pamiętajmy, że Robinhood 100% swoich ofert przekazuje dalej. Tam pojawiły się ograniczenia w zabezpieczeniu, a w zasadzie wymogi zabezpieczenia i wielu właśnie brokerów, którzy realizowali takie zlecenia na GameStopie, chociażby na spółce, która była niesamowicie rozgrzana w pewnym momencie nie miało zabezpie wystarczającego zabezpieczenia i dlatego odmawiało realizowania zleceń właśnie na takiej spółce jak GameStop czy AMC. Bo pamiętajcie, że dla tych spółek mmm, pojawiały się oczywiście takie y, pogłoski, że Wall Street y, ratuje wielkie fundusze, ratuje przed upadkiem. Natomiast dla tych y, instytucji liczy się to, że jest obrót, bo oni mają z obrotów to jest ich przychód. A tutaj też jest... Y Fajnie, znaczy fajnie, fajnie, nie fajnie. Tu jest idealnie pokazane, dlaczego też rentowność domów maklerskich nie jest tak duża, tak wysoka. Nie mówimy tutaj o brokerach CFD, mówimy tutaj o firmach, które pośredniczą w nabywaniu prawdziwych akcji, bo mamy te wymogi, mocne wymogi depozytowe, które oczywiście efektywność związaną z nie wiem, prowizjami maklerskimi trochę zabijają. Bo ten kapitał własny, utrzymywany kapitał musi być stosunkowo, stosunkowo spory. Natomiast przede wszystkim to, co jest ważne w tej całej naszej historii, to to, że mamy jeszcze kwestie prawne. Takie, które też między innymi pomogły CD, shortującym CD projekt, no bo mamy też widełki dynamiczne. Mhm. które jak gdyby zabezpieczały przed taką sytuacją, jaka pojawiła się w przypadku akcji GameStop. Tak, tamte widełki są trochę inaczej rozliczane, no i jak widać to nie zadziałało, natomiast już teraz hmm, Sek prawdopodobnie jakieś kroki w tym celu będzie podejmować, w tym sensie, żeby w przyszłości takie rzeczy się nie wydarzały, natomiast to nie jest nic nowego, Natomiast nie na taką skalę, bo rzeczywiście to, co się na GameStopie, znaczy to, co się stało w związku z akcjami Wall Street Bets, to jest coś, czego na rynku dotychczas nie, nie było w tej Wall formie. Bets, bo nie ma nie możesz kupić. Znaczy, to, a, co ja mówię? Bets. Powiedziałem, że podziwiem na akcjach Wall Street Bets... Nie to, co się wydarzyło w związku z działaniem Wall Street Bets, no jest to coś nowego, z czym prawdopodobnie rynki kapitałowe będą musiały się mierzyć w najbliższych latach. Natomiast y, podobne sytuacje już się wydarzały, choć oczywiście trochę w, innym, e, w innej formie, natomiast związane jak najbardziej z internetem, bo na przykład w, w 2000 roku SEC, czyli ta właśnie Komisja Papierów Wartościowych i Giełd Amerykańska wszczęła postępowanie przeciwko 15-latkowi, wówczas 15-latkowi Jonathanowi Lebedowi, właśnie w sprawie manipulowania kursami akcji spółek giełdowych, e, szczególnie Penny Stocks, czyli tych spółek groszowych. I wtedy. Kto to ten... jest ta penny? No właśnie, chciałbym ten. się powiedzieć. Piętnastolatek wykorzystywał wtedy komunikator AOL i różne grupy dyskusyjne i sekcje komentarze, m.in. na Yahoo Finance. Hmm, brzmi dość znajomo. No i wykorzystywał setki zarejestrowanych kont na różne niki i promował groszowe spółki, których akcje oczywiście wcześniej kupił sam. Przewidując w tych komentarzach, że już niedługo będzie pompa, Leci grube info, gruby, <gry> będzie, i gruby będzie zbierał, Bo i tak zbyt, dalej, i tak dalej. Kursor wykorzystania e, social e, mediów, forów, for, for dyskusyjnych, osoba, która no, no, no in, jakby to powiedzieć, założyciel POMP. Tak, założyciel POMP. I za, internetowych POMP. Pozwrócimy uwagę, że pompa. I pump and dump to nie jest zjawisko nowe. Ono jest naprawdę tak stare jak jak wszystkie jak giełdy. Finansowy. Dokładnie tak stare jak stare giełdy były spółdzielnie, które pompowały i dampowały i tak dalej i tak dalej. Natomiast chodzi tutaj o to, że to była taka pierwsza indywidualna pompka internetowa. Udowodniono temu Jonathanowi 15-letniemu wówczas, że manipulował przy 11 spółkach, miał ponad 100 różnych kont. To jest ciekawe, jak się przelogowywał cały czas. To musiało być naprawdę. Też ciekawe, że to wyłapali wszystko. Tak, Jeszcze, ja poczekaj. 11 mu udowodniono, i mm, to wyglądało tak, że na takich spółkach groszowych średni wolumen w normalnych dniach nie przekraczał 50 tysięcy sztuk. Natomiast po chaosie informacyjnym, jako, jaki ten Jonathan mm, wokół tych spółek rozwijał, średni wolumen. E Znacząco przekraczał 1 milion dziennie i to trwało. No i oczywiście te akcje gwałtownie rosły. Natomiast on sam w jednym dniu udowodniono mu, że zarobił w jednym dniu zarobił nie miał obrót, tylko zarobił 74 tysiące dolarów. 15-latek. Tak, natomiast w ciągu roku jego zyski przekroczyły 800 tysięcy dolarów. Jak wynika właśnie z tego śledztwa SEC. I na koniec zakończyło się to tak, że w 2001 roku poszedł on na ugodę z SEC i zgodził się zwrócić wszystkie osiągnięte zyski, czyli te trochę ponad 800. Poważnie? Tak, Poważnie? trochę ponad 800 tysięcy dolarów i dodatkowo zapłacił jeszcze karę 285 tysięcy dolarów. Ale, ale. No, zaczęły się oczywiście różne spekulacje, jak to się wydarzyło, że tak szybko doszło do tej ugody i że no, zgodzili się, zgodzili się na takie teoretycznie mało korzystne rozwiązanie. Natomiast po paru latach prawnik tego 15-latka pytany dlaczego poszli na taką ugodę i dlaczego tak szybko, przyznał, że tych pomp było znacznie więcej niż tych udowodnionych 11. No i mm, zgodzili się na to na taką ugodę i na te 285 tysięcy dolarów kary, dlatego że nawet po zapłaceniu tego wszystkiego, temu 15 zostało jeszcze ponad pół miliona dolarów zarobionych na czysto. I co ciekawe, Jonathan Lebed 9 lat później, w 2010 roku, założył spółkę Lebed Biz LLC, która zajmowała się, uwaga. Pompowaniem groszowych spółek. W tej chwili już nie istnieje, od ładnych, ładnych paru <laughs> lat. Natomiast mm, trudno powiedzieć, że pompowanie przez internet spółek y, publicznych jest czymś nowym. Nie mówiąc już o tym, że od ładnych paru lat teraz to trochę wygasło. Ale, ale jak widać po tej sprawie, dobrze, że ją przytoczyłeś, takie sytuacje mają też swoje konsekwencje. Takie działania. Tak, natomiast tutaj skończyło się to i tak na korzyść m, osoby, która tymi akcjami manipulowała. I tutaj Dlatego... wchodzimy, y, no właśnie, jest to taki ambiwalentny temat, bo z jednej strony można powiedzieć, no ale przecież co? Ludzie kupowali te akcje. No, a co się stało? No, co? I Co? krzywdę komuś zrobił. No właśnie, co się stało? Przecież ludzie, ludzie sami kupowali te akcje, pompowali te ceny, nikt do tego nie zmuszał, po prostu byli chciwi. I wyśli na tym niektórzy, dobrze, bo to nie jest tak, że wszyscy tracą na pompkach. Duża część osób traci na pompach, ale pewna część osób na pewno na tym zarobiła. A, a z drugiej strony pojawia się oczywiście um, takie podejście, że no, mamy rynek publiczny, on powinien być właśnie bezpieczny, regulowany, ta zmienność powinna być uzasadniona fundamentalnymi czynnikami. Związanymi z konkretną spółką. No właśnie. I tutaj zawsze te dwa podejścia będą się ze sobą kłócić. E, nigdy nie znajdziemy złotego środka regulacyjnego. E, ja osobiście miałem taki okres nawet, że w okolicach drugiej połowy 2017 roku, że jakąś tam bardzo niewielką częścią e, kapitału bitcoinowego brałem udział w niektórych. E, byłem na kilku grupkach telegramowych pompujących. E, nawet, Chcesz to powiedzieć? Bez udziału prawnika. Nawet testowałem płatny dostęp. I mm, bez bota, który byłby zaprogramowany do zakupu konkretnych akcji, no to nie miało większego sensu. Natomiast nawet i bez tego udawało się osiągać jakieś irracjonalne stopy zwrotu. Z tym, że później bardzo wiele osób z tymi mm, walorami, można tak nazwać kryptowaluty, <laughs> z tymi kryptowalutami, a najczęściej były to tokeny, po prostu zostawało. I one do dziś są blisko jednego Satoshi. Czyli są bardzo tanie. No a wtedy były sprzedawane no, po spore pieniądze, po sporych pieniądzach, tam potrafiło kilkanaście tysięcy procent w ciągu e, doby rosnąć. A potem oczywiście spadało praktycznie no, o tyle samo. Jeżeli mamy walor, który nie ma żadnej płynności, to Pamiętam, z małym nawet się kapitałem to da się. robiło rozmiar. się to na takiej, na przykład jak kryptopia, bo tam było bardzo dużo tokenów. Cieszę się, Darek, że masz taką. Historię. Ale to było nie, to było tylko i wyłącznie w celach. Nazwijmy to. No jestem ciekaw, jak, jak wybrniesz z to tego, było... w jakich to było celach? W celach edukacyjno powiedziałbym, półko z... dziennikarskich. KNF. KNF się tym nie zajmuje. Eee, to przełączcie mnie. <grym> Do Ministerstwa <grym> Finansów. Tak. No na skandal! Mi... Skandal, że jeden z prowadzących spółki czy Spodlady brał udział w taki... Ale przecież trzeba ja, ja powiedziałem, że to ja jesteśmy tutaj takimi. Powiedziałeś? My, jesteśmy tutaj pewny... My jesteśmy tutaj pewnymi. Jakby kreacjami, kreacjami dla was. Kreacjami, które chcą was rozerwać, a jednocześnie edukować. Mam nadzieję, że nam się to udaje. Nie wiem, nie wiem ale jeżeli od, od przyszłego tygodnia zmieni się jeden z prowadzących, to, to myślę, że będziecie wiedzieć o co chodzi. A jak nie wiadomo o co chodzi? To chodzi o. Chciwość pieniążki. Tak, chciwość i, i pieniążki. Tak, tak, tak. I takie tam, i takie tam. Dlatego Maga... tylko obligacje skarbowe, państ... skarbu państwa obligacje oszczędnościowe. Mam Nasz nowy partner. Skończyłeś z skrypt... kryptowalutami, teraz naganiasz na obligacje. Obligacje oszczędnościowe e... teraz. Come down, calm down. Rodzinne. Magazyn inwestora wygląda w ten oto sposób. fxmac.pl łamane przez sklep, kod rabatowy i uwaga, wiedza pisane przez W, nie przez M, jak miedza, wiedza. wiedza. 20% na cały asortyment, również na projekt edukacyjny Akademia Inwestora. No i to tyle chyba od nas w tym odcinku. I tak było zbyt długo. Było zbyt długo. Już się przyzwyczailiście do tego, że to po prostu tyle trwa. Udanych inwestycji. Żegnam się z wami ja. No ja również się żegnam. Nie bądźcie chciwi. Albo jak już jesteście chciwi, to... Bądźcie chciwi trafnie.